Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nadwodny spokojny prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Psalm 23 od 1 do 3 wersetu. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie. Połóż się na zielonych pastwiskach pokoju. Naucz się rozluźniać, gdy to tylko możliwe, i odpoczywać przy swoim pasterzu. W dzisiejszych zdominowanych przez elektronikę czasach moje dzieci spędzają większość czasu podłączone do rozmaitych urządzeń i są zbyt spięte, aby mnie odnaleźć. A przecież zaszczepiłem ci potrzebę odpoczynku. Porządek świata zostaje poważnie naruszony, gdy ludzie mają poczucie winy, zaspokajając tę podstawową potrzebę. Ileż czasu i energii tracą ciągle gdzieś pędząc, zamiast nieśpiesznie szukać moich wskazówek. Wezwałem cię do pójścia za mną drogą pokoju. Chcę, abyś przecierał szlaki innym, którzy także pragną żyć w mojej dającej pokój obecności. Wybrałem cię nie tyle ze względu na twoją siłę, co ze względu na twoją słabość, która sprawia, że jeszcze bardziej nie potrzebujesz. Polegaj na mnie z coraz większą ufnością, a ja ześlę pokój na wszystkie twoje ścieżki.